Dzień dobry Państwu. Jadę na sprawdzenie, jak to tam jest w mieście. Jest z bagażnika jarmark. W soboty nie jeżdżę, bo w ogóle ceny się podwyższyły. I tu po 20 zł codziennie to się nie opłaca, niestety. To nie na moje, że tak powiem. Jadę zobaczyć, co tam jest i w ogóle. Jest bliżej w mieście. Pokazałem swojego ryjka, pewnie się sfilmowało. Zobaczymy. Po prostu chcę zobaczyć. Zeszłego razu jak byłem, babka miała częściowo uszkodzoną rzecz. Może się uda na mniejsze jeszcze pieniądze. To bym wziął, ponieważ mam taką samą. I tam akurat następuje, znaczy wystąpiła awaria. Czy się w ogóle takie już było, tylko jeżeli jest to samo, to do przełożenia, powiedzmy. Zobaczymy, może przejadę się. Poza tym jak na małych obrotach i ruszam na przykład z dwójki, czy słyszę z przodu brrr, takie coś i po nadwoziu, czyli prawdopodobnie podpora silnika jest gumowy, taki ten element, prawdopodobnie jest to. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Może to trzeba będzie wymienić lub jeszcze może być i wydech. Gdzieś tam się powiedzmy obluźnił lub coś takiego. Jak był na podnośniku, była wymiana belki skrętnej, to tłumnik tak trochę wisiał w powietrzu. Sam ciężar końca tłumnika, bo to jest tu początek, no mogło się delikatnie odgiąć. Później jak zostało założone, no to może być też ten efekt taki, że przy uruchamianiu i przy zwalnianiu i na większym biegu, jak to się mówi, zjazd, jest taka wibracja pod spodem w nadwoziu. Zobaczymy. Podczas jazdy nie słychać, bo bym wyłapał. Natomiast właśnie te momenty typu takiego właśnie uruchomienia silnika, jak również na drugim biegu, załóżmy, żadnej szybkości startu, drgania pod spodem coś. Dobra, właśnie pogoda ściekła jest, że tak powiem, słońca prawie nie ma, sporadycznie, wiatr jest chłodno. Temperatura u mnie na termometrze na wysokości 7 metrów nad poziomem do 12 stopni. Natomiast domowy termometr na dole i od strony wschodu, no to tam się mógł pokazywać, trochę słoneczko pokazywać, no to jest 15, czyli 3 jak gdyby różnice. A tu w samochodzie jest 17. Ale nie stał samochód na słońcu, był za częściowo zasłonięty dom. Nie wiem, no zobaczymy.
ale jest chłodno w każdym razie. Myślałem, że będzie pogoda lepsza. W nocy było plus 8, no to było zimno, no niestety. Zaciągnięte, tu zaciągnięty, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Bardzo mylę Państwo. Cześć Marek. Nie, ja jestem teraz jako klient. Zero ludzi, nie ma nikogo. Ja nie. Cina, słuchaj. Gorzej słyszysz? Jak tam? Od razu ci odpowiem. Rano się obudziłem, gdzieś o 4 było plus 8. No to, to... Ale gdzieś padał, ciągnik. Ja patrzę na podwórko, słyszysz? Rano byśmy w zimno, na szybach takich.